jeśli wyniki finansowe szpitali pogarszają się w sytuacji, kiedy pieniędzy jest mniej, a pacjentów więcej, w stosunku do tego, co było 3 lata temu, czy 2 lata temu, no to znaczy, że to nie tak bardzo od zarządzania zależy. One się bardzo poprawiło. Pewno w niektórych miejscach jeszcze jest coś do naprawy, ale średnio się poprawiło. Tylko to jest wynik braku środków na pokrycie wszystkich zobowiązań. No chociażby w tym roku. Nowe ubezpieczenie od zdarzeń medycznych, zwiększone koszty ubezpieczenia OC, składka rentowa po stronie pracodawcy, no to to już jest kwota, na którą nie ma nowych dodatkowych przychodów i trzeba coś zrobić. Najprawdopodobniej nie da się zabrać pacjentom. Samodzielne publiczne zakłady, czyli te działające w tradycyjnej formie placówki publiczne, nie mogą zbankrutować, więc to grozi, że z powrotem zaczną się zadłużać, tak jak to było 10 lat temu. Natomiast spółki, czyli te szpitale, które zostały przekształcone, mogą mieć problem z upadłością, no i pociągnie to za sobą konieczność dokapitalizowywania ich przez właścicieli, czyli przez samorządy, a samorządy też wchodzą w spirale zadłużenia, przynajmniej niektóre, i nie mają z czego dołożyć, więc zobaczymy, jak to się rozwinie, ale sytuacja jest niepokojąca. To tak jakbyśmy spytali, czy jak zlikwidujemy bank, to nie będziemy mieli długu. No, ten dług może przejść na kogoś innego, ale jak zlikwidujemy NFZ, to nie znaczy, że przestaniemy chorować, czyli ktoś musi finansować nasze leczenie za pośrednictwem czy przy użyciu naszych składek, ale na pewno centrala NFZ-u nie jest potrzebna, bo wystarczą oddziały wojewódzkie i przejęcie części zadań przez ministra zdrowia. Bo tak mamy na szczeblu ogólnokrajowym dublowanie się administracji. Jak się administracja dubluje, to nie jest dobrze, bo chcąc konkurować między sobą, wymyślają nowe przepisy, nowe reguły, taki gąszcz, w którym później i pacjentom, i lekarzom trudno się połapać.